Twoja twarz brzmi znajomo za nami. O mały włos, a byłaby złota maska. Czujesz taki lekki może niedosyt, czy wręcz przeciwnie? Oj, absolutnie nie. Kasia absolutnie zasłużyła na to zwycięstwo. To jest osoba, która i się niesamowicie wcielała w mężczyzn, co w przypadku kobiet jest bardzo trudne. No, sama wiem z doświadczenia, bo próbowałam tego tutaj dokonać. No, Kasia jest tym mistrzynią. A widzieliśmy, co zrobiła w finale. No, po prostu Beyoncé w jej wykonaniu. Ja bym się nawet nie odważyła takiego wyboru dokonać, a ona po prostu no, rozniosła tą scenę. Więc cieszę się, że Kasia wygrała. Mam nadzieję, że wykorzysta tą swoją wygraną. A dla mnie ta srebrna maska to jest zaszczyt w takim gronie. Jak startował program, to rozmawialiśmy właśnie, w kogo chciałabyś się wcielić i mówiłaś, że i tak, i nie, właśnie w Beyoncé. To prawda, no bo no właśnie, to jest rzeczywiście taka ikona, która no... pod każdym względem jest po prostu ideałem, bo i pięknie wygląda, i na scenie potrafi zaczarować publiczność, no i przede wszystkim ten niesamowity głos. I Kasia tego dokonała, no ale ja ze swoimi możliwościami wokalnymi po prostu, no trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, absolutnie nie miałam szans. Ale i tak jesteś okrzyknięta chyba takim największym zaskoczeniem tego programu, bo przecież twoje kreacje, nie wiem, Chylińskie, Wiśniewskiego, no w ogóle hit internetu. Bardzo mnie to cieszy, bo na koniec dnia ten program jest dla widzów, więc cieszę się, że taki jest pozytywny odzew właśnie od nich. I ja też będę po prostu wspominała z taką łezką wokół te kolejne występy. Była to bardzo ciężka praca, więc rzeczywiście trochę oddycham z ulgą, że jest koniec i będzie można chwilę odpocząć, bo to tempo było naprawdę zawrotne i wszyscy, nie tylko uczestnicy, ale także ekipa włożyli w to bardzo dużo pracy. Wszystkim nam się, nam naprawdę przysługuje taki obowiązkowy wręcz urlop, ale z drugiej strony no na pewno będę tęsknić za tymi emocjami. A czy którejś kreacji, nie wiem, żałujesz, albo na przykład teraz z perspektywy czasu mówisz, że mogłabym to inaczej zrobić? Oj, w każdym absolutnie moim występie ja widzę swoje wady, ja jestem bardzo krytyczna wobec siebie, więc każdy z tych występów bym poprawiła, ale też mam świadomość, jakie tutaj są ograniczenia. Nie mówię tylko o ograniczeniach mojego ciała, moich możliwości, ale tego, ile rzeczy trzeba ze sobą połączyć. I wokal, i często choreografię, i jakieś elementy rekwizytów się pojawiają, i maska, która czasami ogranicza ruchy, i zęby na przykład, przez które się sepleni i trzeba jakoś z tego wybrnąć. Także ja wiem, że to jest tak ciężki program, że wybaczam sobie te niedociągnięcia i może gdybym drugi raz do tego podeszła, wcale bym nie zrobiła tego lepiej, ale absolutnie żadnego występu nie uznaję za idealny. A jak reagują twoi klienci kancelarii na te twoje przemiany, na to, że w ogóle występowałaś w tym programie? W ogóle nie komentują, no bo to jest zupełnie inna działka mojej pracy zawodowej, więc ani jednego komentarza nie słyszałam. Czyli to nie jest tak, bo często się mówi, że właśnie prawnikom, właśnie adwokatom wielu rzeczy na przykład nie wypada. Jasne, no ale ja weszłam, ja już od 8 roku życia jestem aktorką i wykonuję ten zawód, więc to nie jest tak, że byłam radcą prawnym i postanowiłam występować w programach rozrywkowych, no tylko było na odwrót. Skoro mnie dopuścili do wykonywania zawodu po tylu latach pracy, to już teraz myślę, że wszyscy się z tym oswoili. Czyli nie ma takiego problemu, dylematu, czy na przykład, kurczę, jak to będzie odebrane właśnie przez to środowisko niemedialne w cudzysłowie? Absolutnie nie, bo ja, no tak jak mówię, no wiadomo kim jestem, wiadomo, że rozdzielam swoje zawody, tu jestem, zupełnie inny zawód wykonuję i nie podaję się tutaj. No nawet by cię dzisiaj nie rozpoznali. O to też chodzi, ale absolutnie właśnie tak jak mówię, nie łączę jednego z drugim i też no, po prostu inni nie łączą. I już myślę, że się oswoili z tym, że wykonuję jeden i drugi zawód i nie wchodzą one sobie w paradę i myślę, że już jest to zaakceptowane. A czy jakoś zmieni się twoje życie po programie? Na przykład wielu uczestników poprzednich edycji nagrywa płyty, zaczyna koncertować. Czy planujesz takie coś? Moje życie na pewno się zmieni pod tym względem, iż zasłużyłam na urlop. To był naprawdę bardzo ciężki czas, bardzo dużo pracy. Połączone ja cały czas ze wszystkie swoje obowiązki musiałam wykonywać. Cały czas też studiuję, więc no naprawdę tutaj czasami były bardzo duże takie utrudnienia z tym związane. Musiałam być bardzo wcześnie na przykład na planie, żeby zdążyć na studia, albo wychodziłam stąd ostatnia, żeby zdążyć, albo uczyłam się na tych kanapach do kolejnych egzaminów. Także to był bardzo intensywny czas i tak jak nigdy sobie nie pozwalałam na jakiś taki dłuższy urlop i prawdziwy urlop, to teraz naprawdę jest on zasłużony po tych tygodniach bardzo ciężkiej pracy. Ale zaraz sesja w takim razie na studiach się zbliża. Nie. Te studia są takie, że to są studia prawa amerykańskiego i tam są bloki tematyczne i te egzaminy są cyklicznie tak naprawdę co miesiąc, także cały czas w trakcie programu również zdawałam egzaminy skutecznie. Czyli się udało mimo to. Tak jest.